No, pokazywaliśmy gojniki, kolega nam opowiedział o swojej hodowli i powiedzieliśmy, że będziemy teraz jeszcze bardziej szczegółowo pokazywać kolegi gołębie. Tutaj kolega z tych wszystkich gołębi, które ma, wybrał nam tutaj, nie wiem, 10-12 sztuk, tak jest około tego, co ja pobieżnie policzyłem. Przygotował też te dyplomy, trochę rodowodów, informacji i będziemy teraz pokazywać takie gołębie, które kolega Grzegorz posiada w swojej hodowli. To są i lotowe, i rozpłodowe? Tak, tak, to są i rozpłodowe. To, proszę, zaczynajmy. Zacznijmy od najstarszego mojego gołąbka. Tak się za mocno nie schylaj. Najstarszy może nie jest, ale tu chodzi o to, że to jest jeden z gołąbków, który się przyczynił do ogromnych... To jest 2010 roku, to jest, z tego nie, co widzę? Czwartego. Czwartego jest. To jest samiczka 7826, ta samica jeszcze w tym roku miała jednego młodego miała, ten młody jest na młodym gębniku, nie wiem czy jest, czy nie, bo jeszcze nie sprawdziliśmy. 0,347, nie? 0,353, to jest jeszcze na Trzebnickiej obrączce. Gołąbek ten miał 57 konkursów w swoim życiu. Pokażmy skrzydło może temu gołębiowi. Bo... ona jest widać na czwartym piórze, bo ona jest na rozpłodzie cały czas, także cienkie piórko ma, tak jak widać, nie? Ponieważ nie lata. Nie lata, także ona jest na rozpłodzie w takiej małej przestrzeni. Ten młody, którego miała, jest tam, będzie wśród tych, gołąbków, wśród tych gołębi, które będą koledzy nabywać. Ta samica dała w swoim życiu kilka wspaniałych lotników, takiego lotnika jak 73 i drugą siostrę 74, z której się wywodzi, można powiedzieć, jakieś 50% tej hodowli. Czyli to jest taka podstawa. To jest taka podstawowa samica. Ta samica super leciała długie loty i ona jak gdyby przetarła się przez takie ciężkie, naprawdę ciężkie loty, które były tutaj serwowane przez oddział Trzebnica. Przy trudnych warunkach, bo były wypuszczone gołębie w naprawdę trudnych warunkach. A i w którym roku ją wycofałeś do rozpłodu? W 2000 bodajże 11. Czyli ona rok przed wycofaniem... 8 lat latała z tego co... 7 lat. Jak mówisz 11? Wiem, że ją wycofałem, jak ona miała 13 konkursów w ostatnim sezonie. Mm-hmm. Kategorię B miała u mnie drugą na gębniku. I parowała się z wieloma różnymi samcami? Z różnymi samcami, z jednymi lepszy. Tydzień temu, co ciekawe, siadł po niej syn pierwszy na oddział. Mało tego, na rejon, bo z Miliczem lecimy, to w rejonie wyprzedził tam gołąbka nieznacznie u kolegi Romka Ryszelskiego. Mm-hmm. Także powiem szczerze, że no, bardzo jestem z tej gołąbku za A to był gołąb skąd pozyskany? To jest właśnie bezpośrednio wnuczka 705, tego właśnie złotego olimpijczyka od Lidla. Ten, przepraszam jeszcze, bo to przy tym olimpijczyku, jak już jesteśmy, to powiedzmy, ten olimpijczyk to był u kolegi Lidla, czy on go ktoś nabył? Nie, to był gołąb jego gołąbek. Jego, ale jego on normalnie był jak? Czy normalnie tak, można rozumiem. Zobaczyć go, że na olimpiadzie można był? Można go poszukać, no. Bo to jest gołąbek, który ja miałem go na gębniku, on miał numer 705, wspaniały gołąb, mówię, rozpłodowy, tylko że oni go wycofywali, ja dostałem między innymi wśród pięciu tych, dostałem tego gołębia. Także jak ja pojechałem tam w tym kierunku zapytać się hodowców, co to są za gołąbki, i tak zobaczyli tego gołębia, to nie mogli uwierzyć, że on mi go dał. No ale jak on liczył, że on jest bezpłodny? Tak, tylko że z tego co oni później tak mi mówili, to że on jest bezpłodny, nie? Zresztą na wiosnę, w pierwszych sześciu jajkach żadne jajko nie było zalęgnięte. Dopiero ludzkie leki, które są na płodność, no i, były podawane. No ale jest jeszcze Polska, nie Niemcy, wiesz, to nie jest tak. Tutaj w Polsce to nie jest takie. Niemcy eksperymentowali wprawdzie z tymi w czasie II wojny światowej, Lebensborn, ale to na ludziach. To nie chcieli może gołębie nawet też tego. No nie wiem, możliwe, że jest to. Zobaczmy. W każdym razie ta samica wywodzi się z tych gołąbków jeszcze. To są WOS z jednej strony, z drugiej strony są to deklaki. Czyli anseny praktycznie. Tak, jest to linia Blue Diamond, ja je nazywam. I ponieważ tam samiczka, która była bezpośrednio od Rothoffa, to ona była właśnie z niebieskich, która miała wiele czołowych nagród. Między innymi. Dlatego tak jest to nazwane. Dobrze, to mamy tą samiczkę. I to jest jedna z właśnie tych samic tak zwanych czołowych. Teraz pokażę koleżankom samicę. To jest właśnie pantera moja. I ona nie jest dużym gołąbkiem. To jest ten też tak podstawowa, ta pierwsza? Ta, która ma 32 dyplomy. Tak wygląda jej skrzydło. W tej chwili karmi młode. Te, które są zamówione. W tym roku też jest około chyba... Jaki ma numer, powiedzmy dokładnie? 7739, ale już jest na obrączce. Na obrączce 347. Tutaj. Ta samica naprawdę leciała wszystko. Maratonów, nie wiem ile była pierwsze razy z długich lotów, tych 750. Tu są właśnie jej dyplomy, tak? Tak, tu są jej dyplomy, może nawet sobie zobaczyć. Kolegom pokażę, to są jej, od niej tylko dyplomy, to tak. Co widać, to są od niej. I to zobaczmy, 518 km, pierwsza nagroda z lotu Han Lapcen, przepraszam, 2014 rok, koeficjent 0,78. To jest lot 540 km. Tak. Tu jest LRT, to jest tak samo, 540. Tak, bo 510, przepraszam, to było 518. 17 to 510. I też, poczekaj, pierwsza nagroda,
Czwarta nagroda z lotu, 705 km. Tak, z Bad Bentley. Druga nagroda, 705 km. Z Holten, druga 750 nagroda. Druga nagroda. Pierwsza nagroda na Wolin. Galileo Wolin, tu u was jest 343 km. Pierwsza nagroda. Te skrótki to na 343 tysiące. Tak, pierwsza nagroda, znowu Hanover Lacen 3, pierwsza nagroda Wolin 1, pierwsza nagroda Lech D3, to są 500, pierwsza nagroda Holten. To proszę sobie zobaczyć, tu nie ma żadnego blefu. Pierwsza nagroda Wolin 3 to sekcja i oddział. Druga nagroda Dessau. Także pierwsza nagroda Wolin 3. To jest tylko tego jednego gołębia. Nie, to jest jej partnera. Tak, partner. Jeden dyplom. Królów, to z krótkich lotów tak samo, proszę sobie zobaczyć. 160. Czwarta nagroda. 14 lotnik w oddziale Czeszów. 12 konkursów. Tak. 503 konkursy. W 2014 roku. Trzeci lotnik. Z którego roku? 12 roku. Ona od razu na młode zrobiła 6 konkursów, bo była jeszcze włożona na taki lot prestiżowy. Jest chyba, co? Tak, bardzo spokojne gołąbki. I po niej też dzieci są nieprawdopodobnie spokojne. Te wszystkie czarne, co byliśmy... Te, które siedzą tam u góry, to są po niej. I to są bardzo wojownicze samce. Jeżeli samczyk wyjdzie, no to broni celi nieprawdopodobnie. Ci koledzy, którzy ode mnie mają te gołąbki, wiedzą, że te gołębie wygrywają i są właśnie bardzo dominujące na gołębniku. No, tutaj tu dyplomy będziemy oglądać, dobrze. Tu mamy z okręgu Wrocław, trzeci lotnik okręgu w kategorii A, czyli w krótkich lotach tak samo, czwarty Królów. Trzecia nagroda olimpijska Sport B, to jest samica, to jest 16, tak. Zielcze Laskowic. Trzeci lotnik, 12 to w 16. 25 lotnik to jest w kategorii dorosłe samice. Tutaj Sport D nawet ma kategorii. W Sport D ta samica, powiem tylko tyle, że była 10 w Polsce na wystawie, także też jest bardzo duży sukces. No mówię, no to jest wszechstronny gołąb i daje gołębie też wszechstronne. O, dobrze, to już nie będziemy patrzeć dalej. Wierzmy, że tych gołębi jest trzecia jeszcze tam, są kolejne, piąta jeszcze i druga. Czyli nagród jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo, ale to jest jeszcze, nie jest jej najlepszy sukces, ponieważ jej wnuki i dzieci tak naprawdę tutaj zrobiły furorę. Masz tu ponieważ, teraz akurat? Tak, specjalnie wziąłem tutaj kilka i pokażę kolegom. To jest jej syn. Niebieski dla odmiany. Tak, niebieski. Przepraszam, wnuczek. Wnuczek. Ten gołąbek... Pokażmy tylko numer, to jest z 2015 roku. Z 2015 roku, 130 numer. I to jest gołąbek, który w tym roku był czwarty i jedenasty na okręg na prawie 10 tysięcy gołębi. Ma właśnie ten koeficjent 2 z maleńkim hakiem 2,02, czy 2, już nie pamiętam. Pokażmy skrzydło tak z bliska jeszcze, Grzegorz. No on już tydzień temu nie był włożony na lot, bo już go wycofałem. A teraz będzie jeszcze. Nie, już też to właśnie do tego go pokazuję. To jest gołąbek, który właśnie już nie będzie. I przepraszam, ona była skojarzona z jakim gołębiem? Najpierw. Ona w pierwszej kolejności była sparowana z takim samczykiem 247. Nakrapianym. Tak, i on jest właśnie synem tej mojej Belgijki. Tak. Tej, którą pierwszą pokazywałem. I one dały gołębia o jakiej barwie? Grochowe, niebieskie. I dały też tego niebieskiego. Czarnego. Czarny się. Matka tego gołębia jest czarna. Aha. Matka czarna jest. Matka jest czarna. Matka jest 80, jest czarna. A ojciec jest grochowy. Ojciec się wywodzi, jest bardzo dobrym gołębiem, jest to bezpośredni wnuk 11059 od Rysia Wróbla. Jest to wspaniały gołąb o numerze 11076. Czas przerwę, powiedzmy jakiego Ryszarda Wróbla, bo ja znam Patryka Wróbla. Rysiu Wróbel z Kłodzieży, którego też serdecznie pozdrawiam. Tak. Bo Wróbel to jest bardzo popularne nazwisko w Polsce. Tak, to jest hodowca, którego tam okradli. Brutalnie mówiąc, i ukradli mu najlepsze gołąbki. Ty też musisz przypilnować, żeby cię czasem nie ukradli. No tutaj jest specjalny system, nie pokazywałem tego specjalnie. Nie pokazujemy właśnie. Jest wszystko pod monitoringiem i specjalny alarm jest zamontowany. I naturalny jeszcze ochrona jest w postaci psów. Tak, także to jest ten gołąbek, który go widzimy. Ten gołąbek jest naprawdę wybitny. W tym roku i siadał z krótkich i z długich lotów. I co jest jeszcze istotne? Ten gołąb nie ma samicy od 6 lotu. Czyli lata... To jest Lucky Loser. Kawaler. To jest kawaler, Lucky Loser. I on pierwsze loty robił krótkie też szpicy w trójce i 600 i był szybcy. To jest ten, co mówiłeś, że się wpada do tego młodego. Do młodego, samic. Tak. No to już wiadomo, dlaczego on tak leci. On właśnie, on mi na pierwszy maraton, jak poszedł, tego nie wytypowałem. On przeciął sobie czwarty na okręg. A później na drugim maratonie gdzieś mi zaginął w akcji. Podczas oblotu nie przyleciał z oblotu. No i później podczas koszowania go szukam, no nie ma go. A on sobie u młodzieży się zaparkował sobie tam. Pedagog czy pedofil to już tam. No i właśnie miałem go wytypować, ale jak zobaczyłem, że nie wiadomo kiedy on tam już siedził tych samiczek, no to dałem sobie spokój, go nie wytypowałem, a on znowu pierwszy mnie na gębniku, nie? Pierwszy w oddziale i 10 w okręgu.
Także to jest taka historia z nim związana. I wnuk tej czarnej samiczki, tak, to jest wnuk tej czarnej. To jest, tak jak mówię, 130. Teraz pokażę od niego samiczkę od gniazda. Też już nie pójdzie ta samica w tym roku, ponieważ te krówonki, które tutaj pokazuję, to tylko jeden pójdzie na łąkę z tego względu, że no jest tak jak jest. Ta samiczka, jaki ma numer, to jest 2015. Tak, to jest jego siostra z gniazda. 129. 129. 130, 129. Tak, to jest też wnuczka tego pierwszego, którego pokazywaliśmy, 7739. Tak, ta była też super, wtedy przyleciała z tego maratonu. Ona ma też dużo czołowych konkursów. Ja przepraszam, że przerwę, widzimy tutaj czarne, to jest takie lekko przebijające, widać tutaj te, widać. Niebieskie paski, takie paski, tak. Ale grochowe paski bardzo też ładne. Wychodzą. Oko będziemy też mogli zobaczyć, bo zdjęcie wykonywaliśmy wszystkiego, kompletne takie niejako. Także to są wnuki, prawda? Pokażę tutaj jeszcze jednego syna, ponieważ no, taka sytuacja się przydarzyła w zeszłym roku z tą wysyłką, który jeden został wylicytowany, a drugi jak gdyby z gniazda, to jest też nie jej syn, tylko ma takie jakby grochowe. Mhm. I samiczkę... Tak czarne, nakrapiane takie coś. Niektóre takie właśnie wychodzą. Wychodzą i on jest zeszłoroczny, ma 52-40 samczyk i ten samczyk jest właśnie po tym 47 i po niej, czyli wnuk dla mojej tej starej, ja na nią mówię Belgijka, ta, która jest po tym z tych gołębi, która się wywodzi od Riddla. I to jest młody, który no, ze względu na ten transport, który tam się przydarzyła, ta sytuacja, nie wystawiłem go, bo no, po prostu nie chciałem go. Ale teraz będzie można wysłać. Tak. Pokażmy jeszcze, bo tak, on ma skrzydło, poczekaj, on jest lotki. On jest późny, zeszłoroczny. Mhm. Dlatego on się też zupełnie inaczej pierze. Wydaje mi się, że on tak naprawdę to on tutaj zaczął się już pierzeć drugi raz. A pokażmy jeszcze numer, jaki ma dokładnie? 50. To jest roczny 50-40, tak? Tak. 2347 po 16. Tak. I to jest właśnie ten gołąbek. Dalej pokażę tego właśnie syna. Aha, tutaj go mam. Syna i jednocześnie partnera od mojej samicy tej pantery. To jest właśnie. Jaki ma numer ten? Widzę chyba 47 końcówka, czyli będzie. On jest 13. 247, tak. Tu gdzieś były jego dyplomy. Tak. Tylko jak zaczął. O, tu jest nawet trzecia nagroda, Stałchy, ale jak zaczął z działu, ale jak zaczął mi tamten gołąb szaleć, to po prostu tego gołębia wycofałem. Mhm. To jest brat mojego 60, którego zaraz też pokażę, który jest w gazetkach. To jest ten gołąb. To jest ten gołąb, który był 5 razy pierwszy. Właśnie to 100% Blue Diamond, 55-60 z 2010 roku. To jest... Jeszcze na oddziale obrączce Strzebnicy. I tu pokażmy konkursy, bo ma pierwszy konkurs 1517, 500 na 3034 i drugie na 681. Gołębi, wysokie konkursy takie. I ten gołąbek jest też bardzo dobrym rozkładowcem, zaraz go pokażę. Syn tego gołębia w zeszłym roku na locie Minden był u mojego takiego, no... Mogę tak powiedzieć chyba, nie obrazi się, mojego ucznia z Gubina, którego pozdrawiam, Leszka. Była najlepszą drużyną w Polsce, to właśnie się przyczyniły te gołębie z tych gołębi, bo pierwszy, który u niego usiadł, to był właśnie bezpośredni syn potem. Zresztą u Dominika Palarskiego w drużynie tej zeszłorocznej mistrzowskiej też jest samiczka w jego drużynie bezpośrednio po nim i 25% z Berkamenów, także... No, to nie jest przypadkowe gołębie, dlatego... Właśnie, o tych ferkamenach jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć, ale to za chwilę do nich przejdziemy. Dlatego te gołębie mają jakieś takie cechy, że no, są nieprawdopodobne, nie? Ja jeszcze pytam, bo tak pokazujemy te gołębie, ty dochodziłeś jakąś selekcję poza koszem robisz, że na początku, tak. Kiedy się wylęgną, usuwasz, czy od razu słabsze, czy jak to robisz? Nie, nigdy tak nie robię. Zawsze weryfikuję gołębie, bo już jak są, zaczynają latać. Gołębie, które słabo latają, od razu eliminuję. Mhm. Młodzież, która jak gdyby ma, nie ma warunków pewnych, takich, które nie muszą spełniać oczekiwania, jeżeli mówimy o lotowych gołębiach, od razu jest usuwana. Rozumiem. Nie trzymam takich gołębi. Dlatego, no mówię, no jest to wspaniały gołąbek rozpłodowy, zresztą tak jak jego brat, są po nim, no wiele lotników mam po tym gołębiu. Tu jest jeszcze, gdzieś miałem go? Aha, tu jest. Tu jest ten właśnie, o którym mówimy, który jest w gazetkach. Gołąb to jest 5560, to jest właśnie brat 2010 roku? Tak, on jest z 2010 roku. 347 numer oddziału. Tak, 353 jeszcze, Czebnicki. A pardon. 5560. Tak. I... On jest taki niebieski, bo tutaj parę miałeś takich srebrnych, aż takich... No bo niektóre właśnie tak. Takie z tych wychodzą, gołąbki. 2, 4, 6, 7 lotek ma. Także to tak wygląda i to jest właśnie gołąbek, który jest wybitnym też rozpłodowcem i ten gołąb też jest do sprzedania. Był lotowany? Tak, był lotowany, to jest ten, który jest 5 razy pierwszy nagrody miał. On z 800 też siadał w rejonie, nawet drugi był, nie? W takim dużym rejonie. A to ten jest właśnie. Tak, to jest ten gołąb, którego mamy tu na zdjęciach. Także to jest jeden z tych gołębi, tu jest następny, jeden z moich lepszych rozpłodowców, ja na niego mówię kulawy. Takie mają przepalone pióra,
to właśnie w pewnym momencie sparowana była pantera z niego. Możemy zbliżyć oko, żeby sobie koledzy zobaczyli. No tak, dobrze, to będziemy widzieć. A my zdjęcie tego mamy, także też będziemy mogli zobaczyć. Zdjęcie mamy, chociaż mamy jeszcze z obrączką i normalnie z nogą. On ma takie specjalne, specyficzne, podpalane tylko pióra. Tylko normalnie z nogą, bo ty obrączkę ściąłeś. Nie. Nie? On, noga mu wrosła w obrączkę, ja nie zauważyłem i musieliśmy mu usunąć nogę. Aha, czyli jest jedno nogi. Tak, jedno nogi, jest usunięte, z usuniętą nogą. Na niego mówię kulawy i to jest jeden z moich wybitniejszych lotników, rozkładowców. Ten gołąb nigdy nie lotowany był. Także to jest też z tych samych gołębi, co ta stara 26. To jest oryginalna. Bardzo dużo gołębi z tych gołębi osiąga sukcesy. Także to jest taki kulawy. I właśnie z niego i z tej czarnej pantery wychodzą te krasiaki. Aha, czyli z tego nakrapianego, z tej czarnej wyjdą te takie czarno-białe. Takie czarno-białe i jeden taki zupełnie krasy, co tam 20 jest samczyk na lotowym. To jest też roczniak, taki fajny. To jest te gołąbki. Teraz przejdziemy do może Werkamena, chociaż jednego pokażemy. Ojca takiego tutaj mojego, tego właśnie, który w tym roku myślę, że też będzie w czołówce. On jest taki dość ciekawej barwy, bo on widzę ma takie niebieskie z takimi mazaniami. Tak, jest to taki pstrokaty. On ma jedno pióro białe, tylko widocznie akurat chyba je wybierzył. On nie ma tu takiej pary, a nie. W ogóle nie. Jedno pióro ma białe. Ale ma, zobaczmy tutaj taki rządek, trzy takie małe lotki. Także on wygląda w ten sposób. Jest to i dość duży taki coś widzę. Tak, jest to oryginalny Werkamen. To jest to prezent mojego kolegi, mojego ucznia, który to jest po oryginałach, po dwóch oryginałach Werkamena. Tak. To jest, widzimy tutaj, zobaczmy, z Machi, Mia, Barco, Kitty, 706. I z drugiej strony jest, rodziców, z jednej, z drugiej strony to jest Breitling i Lind, rodzice tego gołębia, Cora, Blue Boy, Master, Jula. O, to są te gołębie, czyli ty masz tego gołębia o numerze, co tutaj mamy kartę. 712 rok, 795. 795, jest to mój uczeń, starszy człowiek, który był ze mną na wystawie, Waldemar Raczyński, którego pozdrawiam serdecznie. I ten gołąbek dostałem go w prezencie od niego za pomoc hodowlaną, bo jak gdyby ode mnie się zaczynała jego taka prawdziwa przygoda z gołębiami, tak żeby to miało ręce i nogi. Od razu, on u ciebie teraz też wydaje potomstwo. Właśnie ten gołąb jest, ja na nie po prostu, był moment, że chciałem je skasować zupełnie. Ale dopiero z drugiego pokolenia zaczęły mi się pokazywać łączenia z moimi gołębiami, nie tylko z moimi, i zaczynają lecieć wybitnie te gołębie. Także naprawdę z tego samca warto jest cała para tych gołąbków. To jest samczyk, ten 795, a samiczka jest znowu z 308, super rozpłodowca właśnie z Rysia Wróbla. I ona jest szali. I też tak dobrałeś właśnie barwę, chciałem powiedzieć, że do tego mazania tak doszło. Tak. A jakie potomstwo dają takie? Zaraz właśnie pokażę. Jest szali też wychodzą. Szali pstresiwe, takie brudne, cętkowane. Ten ma numer 270, 2008 rok, tak? Tak. 12992. Jest to bezpośrednia wnuczka 308, takiego rozpłodowca wszyscy znają. To jest super gołąb też. U Rysia Wróbla był podstawowym gołębiem. Także naprawdę wspaniała samica w rozpłodzie i ta samica z tym samcem dały wybitne gołębie i dają naprawdę wyprzedzenie, mają potężne te gołębie. No nawet powiem szczerze, kurczę, dorównują ludiamentom. Naprawdę. Nieprawdopodobne gołębie. Pokażmy syna. Teraz pokażemy syna, który zaraz musi wrócić do gębnika, ponieważ nie chce go męczyć. Tak. To jest samczyk o numerze 14 roku. I on taki srebrny jest. Tak, 5773. Prawdopodobnie jeden z najlepszych gołębi w tym roku w Polsce. W zeszłym roku był u nas najlepszy w okręgu w B. Też biały prawie, takie srebrny na tych skrzydłach. Tak. W kategorii B był najlepszy u nas w okręgu jako samczyk. Przed zeszłym roku był najlepszym samcem w kategorii G na wystawie. A w tym roku ma 8 w C, 10 w B, a nie wiem ile ma, ale właściwie nie przylatuje nigdzie dalej niż 300 koeficjent miał z 12 konkursami. Także raz tam tylko mu się poślizg zrobił, bo był już tak duży wiatr, że go przepchnęło. Także naprawdę wspaniały gołąb. I to jest gołąbek właśnie po tym Werkamenie i po tej Rysia Wróbla. Od kolegi Rysia Wróbla i od kolegi Raczyńskiego. Także ta para, mam jego braci, nieprawdopodobne. Już jest rocznia, który ma chyba 6 konkursów i to robi, co go włoży, bo samczykami słabiej lotuje, nie lotuje ostro. Co go włoży, to jest szpicy. Siada na dachu, tylko taki jest bardzo gruchliwy, nie? Przykre tylko to, że już się w przyszłym roku nie przekonamy, jak będzie leciał. Jak będzie leciał. Jego brat drugi, Szali, taki właśnie identyko jak matka, ma 10 konkursów w tej chwili, też robi samą szpicę. Także to nie jest przypadek, nie? A tego samca miałem z różnymi samicami i tą samicę z różnymi samicami i nic się nie pokazywało. Dopiero w tym zestawieniu zaczęło coś się pokazywać. Mówię, miałem je skasować wszystkie, bo ja mam dużo werkamenów oryginalnych. Właśnie ale chciałem do nich przejść, bo wczoraj jak robiliśmy zdjęcia, było ciemnych takich werkamenów. No właśnie mam ich trochę jeszcze, to też będą oryginały wszystkie do sprzedania, nie? Tak. O.
Także to jest właśnie ten gołąbek, który w tym roku ma poniżej 30 w DS 2 lat. I za chwilę go kolega musi tak zanieść do gołębnika. Coś jeszcze pokażemy, czy tu mamy te niejako obrobione? Teraz pokażemy może jeszcze jedną samicę, która też jest po tej starej, jak gdyby. Tej pierwszej, którą pokazywaliśmy z 2004 roku. I ona też jest gdzieś tu w gazetkach. Tu jest ta samiczka. Tutaj mamy ją. 47. Też ze Strzebnicy, 55-47. Koeficjent w kategorii B26-11. Miała pierwsze miejsce na 697, trzecie na 800, tak dalej, i tak dalej. Ona była w rejonie też pierwsza z 800. I ta 4200 gołębi była też szósta. Tak, tutaj ona takie dosyć czołowe konkursy, super samiczka. Bardzo podobna do tej mamy. Tak, i to jest samiczka, która była... Większość gołębi właśnie się wywodzi z niej i z tego niebieskiego 60, które się pojawiały w Polsce, które hodowcy mają. One są wspaniałe do rozpłodu, te, które się wywożą. One wychodzą bardzo małe. Te gołąbki, takie można powiedzieć miniaturki, ale już następne pokolenie włączenia ze psymi gołębiami wychodzą już większe i mają bardzo dobrą wydolność. I te wnuki się bardziej wtedy... Te są właśnie, niektórzy sobie oglądają te gołębie i mówią, ale czemu one takie drobniutkie wychodzą? I zadają mi pytanie, czemu takie drobne? Rzeczywiście, wczoraj nawet też parę było takich drobnych. Tak, one jak są z imbredu, to właśnie blisko odsparowane, bo niestety 60 jest po córce, a ten jest po synie. No to jest bardzo bliskie, tak, a wcześniej też były parowane dłuższy czas w bliskim pokrewieństwie, bo ja tutaj nie wprowadzałem przypadkowych gołębi, trudno było w ogóle pozyskać jakieś gołębie, dopiero jak spotkałem Rysia Wróbla na swojej drodze, że tak powiem, to jak gdyby zaufałem tam mój, okazało się strzał dziesiątkę, to był jeden z takich dobrych gołębi, później były zakupione jeszcze 3 samce z tego najlepszego gołębia Rudiego Warzechy, jedynki. To z jednego są fenomenalne, z drugiego przeciętne, ale też nie przeparowywałem go za często. Tutaj Rudolfa Warzechy, nie doktora Warzechy, żeby nikt się tak, nie mylił. Tutaj mamy Warzechy. Polskiego, tutaj Warzechę, pospodnamy słowa. Tak, którego mu ukradli. Notabene właśnie chciałem też powiedzieć, że też mu ukradli. Też go ukradli właśnie i ten gołąb został ukradziony. Ja robiłem zdjęcie chyba mu nawet, ale już bez obrączek one były wtedy. Tak, dlatego... Odzyskane została część chyba tych gołębi, ale bez obrączek. Także na te wszystkie gołębie, co tam powiedzmy tu sprowadziłem, bo od Rudiego sprowadziłem w sumie może z 20 gołębi. To zostało się z dwóch, to lecą fajnie, to mam te samce na rozpłodzie, też są do sprzedania. I z Rysia Wróbla, bo ich kupiłem dużo, bo ich kupiłem bardzo dużo tych gołębi, około 50, może 60, to zostały 4 sztuki, które właśnie dają dobre, młode, przekazują. Nie? Także to są jak gdyby kwiat całego mojego gołębnika. Nie? Tutaj widzimy ten kwiat, jest akurat w tym koszu. Na razie koledzy już podziękujemy, życzymy, żeby tutaj może kiedyś jednak, jak się zdrowie poprawi, do tego sportu wrócił, aczkolwiek hodowca teraz się będzie nam zarzekał, pewnie, że nie, już nie wróci, ale to przecież ty jesteś młodym człowiekiem, bez przesady. Miejmy nadzieję, tak że jak ja. Po tym, po trzeciego idę do szpitala, że po tym zabiegu wszystko będzie w porządku, no zobaczymy, nie? Dobrze, także na razie dziękujemy, życzymy powodzenia, a jeszcze pokażemy kilka gołębi młodych, bo te młodych jest najwięcej w tej kolekcji twojej na sprzedaż i coś o nich też wypada powiedzieć. Dziękujemy na razie, do zobaczenia, dobry lot.